Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Pankus i zapraszam na kolejny odcinek z Kronik Myrtany. Lecimy znaleźć to wejście do kanałów mityczne i właśnie sobie uświadomiłem, że chyba wiem, gdzie ono może być. O ile to jest to, o czym ja myślę. Ja pamiętam, że trafiłem na jakieś, no może nie tyle wejście do kanałów, co zejście do podziemi właśnie po tamtej stronie miasta. I idziemy zobaczyć, czy miałem rację. W kanałach podobno są jaszczury, między innymi. To wiem z komentarzy. Tam jeszcze jest dziadostwo do ubicia w zasadzie, więc moglibyśmy... Dobra, idziemy. Ekspijmy w sumie przed samym wejściem do miasta, bo potem będzie pewnie dużo rzeczy do roboty i nie będzie czasu już na takie łażenia. Też chcę być jak najbardziej przygotowany, zanim tam wejdziemy. Dlatego czemu nie? Dobra, co my tu mamy na dzień dobry? Koko, na razie. Nie ma tych leśnych skurczysynów. Ja tam jestem chyba trochę podekspion, znaczy podlevelowany, tak mi się wydaje. Coś tam kojarzę. Ja z tydzień nie grałem ogólnie. A odcinki codziennie. A co to za magia? No właśnie, kurna taka. A! Magia kina, rozumicie. Wspaniała. No i niestety to podlevelowanie widzę za dużo mi tutaj nie dało. Ale ja też jakoś turbo dużo nie podlevelowałem, bo chyba nawet nie miałem się u kogo nauczyć, więc ja już ten próg jakby bycia dobrym poza miastem zdaje się, że tu już osiągam. Bycia dobrym. Bycia okej, w porządku. Powiedzmy może bardziej niż dobrym. Bo już mi się kończą nauczyciele, tacy, którzy są w stanie nauczyć mnie coś powyżej. Ale no to myślę, że... No ile mi tu zostało punktów nauki? No jeden, no czyli jestem, że tak powiem, wyssany z tych punktów. Więc to nie jest chyba nic złego, że ja sobie tak biegam i tutaj XP to robię. Nie jest nic wbrew, kurna, nie wiem, zamysłowi twórców czy coś takiego. Że tak nie wolno i nie powinienem, no bo skoro osiągam maksymalne poziomy nauczycieli z Silbach i ogólnie spoza miasta, no to chyba dobrze, no chyba po coś mają te maksymalne progi, które wynoszą tyle, a nie więcej, ani mniej, żeby po prostu to wszystko ogarnąć. No słyszę to jakieś wilki, ale to chyba są na górze, co? Wilki albo wargi może nawet, bo ja właśnie nie pamiętam, co tu dokładnie można było znaleźć. Nie wiem, czemu mi się troll też kojarzy, ale to może mi się pomyliło z tamtym, który jest tam dalej. Dobra, ja już sobie mogę tutaj wydobywać rzeczy ogólnie. Znaczy mogłem zawsze, ale no teraz mam wrażenie, że mogę trochę bardziej. Tam jeszcze polne bestyjki do ubicia, co tam łazi. Czarny wilk, dobra, one fajnie schodzą z łuku, z tego co pamiętam. Więc będziemy się mogli pobawić. Tam na dole jeszcze polne bestie. Tam jeszcze cała droga w tamtą stronę nas czeka. Właśnie mi się wydaje, że ja wiem, gdzie jest to wejście do kanałów. Ja tam wszedłem, grając wcześniej. Dobra, morda tam na dole. Grając za pierwszym razem. Ale zobaczyłem jakieś wczytywanie, bo kanały są tak jakby oddzielną lokacją, które muszą się wczytać. I stwierdziłem, że o, chyba nie. No to widzicie, chyba tak najwyraźniej. Dobra, to teraz co, na górę. Łoty, no dobra, no to chcesz, to chodź, no przecież co, ja ci będę odmawiał, nie? Dziwnie, nie mam płynności dzisiaj u mnie na monitorze, nie wiem czemu. Nie wiem, czym to jest spowodowane. No, mogłem sobie zrobić jakiś restart kompa przed rozpoczęciem nagrywania, ale no, nie zawsze robię. A dzisiaj widać powinienem. Wszystko by na to wskazywało. Tam następne ścierwiady, tam się chyba idzie do winnicy, w której też nie byłem, ale nie wiem, czy chcę... O, no kurna, nie wiem. Raz działa zamknięcie mapy na M, a raz nie. No, ja nie wiem, czy... Co to jest? Aha, ścierwojad martwy, dobra. Rozpruty. Co my tu mamy? No, czarny wilk właśnie. Nie wiem, ile mam strzał, ale chyba trochę sobie tam narobiłem, więc mogę. Dobra, tamto się zaciął, walimy w tego. Dobrze? Pięknie. Zatrzymał się na paprotce. Mordercza paprotka. I co, i tyle? Nie. Młody troll. A, ale z młodym może pójdzie jakoś, co? Zaraz zobaczymy. Czyli dobrze kojarzyłem, że ktoś się tu kręci. No duży to mnie ma na szczała. Młody może będzie miał na dwa.
Nie wiem, czy jest sens pruć go z łuku. Domyślam się, że raczej ma mimo wszystko twardą skórę i raczej go nie przebije, ale zobaczmy. Młody troll. O, ty w dup! Dobra, no trochę więcej strzałów nie ma. A czy da się na przykład... No dobra, niby jestem w stanie się odsunąć od tego jego ciosu. No, całkiem nieźle nawet jestem w stanie. Jest tak... O, źle! Trzeba uważać. Na szczęście... O, ty... Przeklęty draniu. Dobra, mogę się cofnąć i jeszcze go łomotać troszeczkę. O kurde, no ciężko wycyrklować dziada, bo on ma zasięg tym łapskiem cholernym. Ale zawsze będę mógł kawałek uciec. No, no ale ani ja, ani on nie mogliśmy, kurna, coś zaatakować. Nie chciało nam się po prostu. Ty, może przez to, że ja na miasto patrzę, to mam takie, kurna, zwisy, że tak powiem. Ale mi zajebał. Chciałem... O ty, dziadu! No i, kurna, spadłem i umarłem. Chciałem się odsunąć, żeby nie wbiegać w ścianę, cholera jasna. Nie wiem, czemu nagle widok na miasto robi mi złe rzeczy z komputera. Szkoda gadać. No dobra, to... No nie wiem, z łuku raczej nie ma większego sensu, ale możemy spróbować. No, a nóż widać. Myślę, że w Czarne Wilki też nie ma większego sensu strzelać z łuku, a okazało się to całkiem dobrym rozwiązaniem, więc... Zobaczmy, chłop się kręci w kółko. Nie no, absolutnie robię mu to samo, co mieczem. Odejmując szansę na krytyki. No dobra, teraz mniej więcej wiem, czego się spodziewać, to może nie dam się aż tak sponiewierać. Jak za pierwszym razem. Czy ja muszę do niego podchodzić, czy na przykład on będzie na tyle miły, że kiedyś do mnie podejdzie, jeśli już się nie będziemy sięgać teraz na przykład? No ja sobie mogę machać. On nie sięgnie, ja nie sięgnę. Aha, dobra, mi się bronić zachciało nagle. To raczej przed ciosem... O ty, no właśnie ten cholerny zasięg. Jakim cudem spadłem z powrotem pod nogi, to nie mam pojęcia. Raz, dwa. Ten odskok taki... profilaktyczny raczej. No dalej, no nie wstydź się, no. No tutaj właśnie zaraz zaskoczysz. Ty, dużo złych rzeczy się tu dzieje z tym ekranem. Tu te plamy krwi mrygają jak szalone. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Zaraz chyba zrobię restart, bo to... złe rzeczy się tutaj dzieją, naprawdę. A ja tu dzisiaj jeszcze planuję jeden odcinek z Kronik nagrać i jeden z Hogwartu. Czyli z bardzo wymagających gier. Dobra, o język nawet mi się trafił. No to milusio. Dobra, to smoczy korzeń jeszcze widziałem. U was to już w ogóle tragedia. Ja nie wiem, co się dzieje. Mój komputer ostatnio jakieś dziwne rzeczy... A nie, to Halo SP. Komputer ostatnio jakieś strasznie dziwne rzeczy. Myślę, jakiś strasznie wrażliwy się zrobił. Nie no, ewidentnie widok na miasto psuje robotę. No trudno. Dobra, troll zabity. Po delikatnych przejściach. Jak se tam patrzę, to już jest ładnie. Nie wiem czemu, ale mam jakieś takie flashbacki, że grałem za pierwszym razem też w tym całym miejscu. I też podejrzewam przy walce z tym trolem. Mówiłem dokładnie to samo o widoku na miasto. No cóż, no co się dziwić, trochę tam jest do wczytania, prawda? Nie wiem, jak tu wygląda optymalizacja. Ja nie wiem, wiecie co, ja mam wrażenie, że ja mam takie szczęście po prostu, że to nie jest kwestia tam sprzętu, optymalizacji gier czy cokolwiek, że ja mam takie szczęście i że jeśli mi się uda ulepszyć kompa za te pół roku na naprawdę ciekawą konfigurację i tak odpalę cokolwiek, nieważne co, czy to będą kroniki, ała. Czy to będą Kroniki Myrtany, czy to będzie Hogwarts Legacy, czy to będzie Wiedźmin 3 z Next Gen Patch, chociaż to akurat i 40-90 potrafi gryznąć. Czy no cokolwiek, czy grę sprzed 2, 4, 10 lat, tak będzie chujnia, nie wiem czemu, to jest moje szczęście po prostu. Że tu... jest, musimy rozróżnić poziom samego sprzętu, wymagania gry, optymalizację tej gry i czynnik losowy, jakim jest to, że ja właśnie korzystam i z tego sprzętu i gram w tę grę akurat. Który jest zawsze negatywny, ten czynnik, wychodzi na minusie.
nie wiem, czemu takie mam wrażenie po prostu. Coś mi tak każe sądzić i myśleć, że chyba, że tam gdzieś jest to wejście do kanału, bo ja wiem o wejściu, które jest tam daleko, a to mi się wydaje, no trochę za daleko. Może tutaj gdzieś pod murami jest, bo ja tego nie mam nawet w dzienniku chyba zapisanego, gdzie to wejście może być, tylko dostałem informację, że no jakby co, to możesz spróbować, tylko będziesz się musiał tam przedrzeć przez złe rzeczy, nie? Gdzie te esencje były, to wszystko tu pod mostem. Senshin, no i co, nic nie mogę zebrać. A nie, zbieram, tylko bez animacji, żadnej animacji takiego. Dobra, wypłyń, bo tak się zbiera lepiej. Nie wiem, czy ja to zebrałem, czy nie? Chyba tak. Chyba tak. Dobra, no to mówię, spróbujemy sobie tutaj przepłynąć i może tutaj da radę gdzieś wejść. Od tego nie wiem, bo zdaje się, że tego brzegu... A, tu nie można wejść. Co tu się wydarzyło przed chwilą? Tu nie można wejść, bo tu jest zbyt tromo. Możemy ewentualnie zbadać tamtą wysepkę, ale raczej nie będzie tam wejścia do kanałów. No i tu raczej przy murach też nie ma wejścia do kanałów, więc... Ale są kropice, to zanim wyjdę, to mnie pokąsają. Więc naprawdę wydaje mi się, że ja dobrze myślałem o tym wejściu. Które jest właśnie gdzieś chyba tam. Nie wiem, czy tam jakieś topielce go chyba pilnują, czy coś takiego. Zaraz zobaczymy. No i boję się trochę tych jaszczurów w środku. To może być ciężka potyczka. Ale pójdziemy oczywiście jeszcze w tamtą stronę. Coś tu jest, rdest, roślina. Ja tu wiem, że można... O, dzik. Ja tu wiem, że można się natknąć na pojedynek z golemem. Czego... robić bym jeszcze nie chciał. Nie. Jeszcze jeden parszywy stwór załatwiony. Nie, kolego, ty się tu nie odpalaj niepotrzebnie. Doskonale widziałeś, że wszystkim sobie radzę. Nie wiem, tu powinno być leżeć coś takiego jak dziwny kamyk chyba, czy coś takiego, i po jego podniesieniu dzieją się bardzo złe rzeczy. Dlatego nie będziemy się w to bawić. Na razie. Pamiętam, że on tu jest, jak będę kiedyś chciał się zmierzyć z golemem i sprawdzić, czy już mogę zabijać golemy, no to na pewno tutaj zawitam. Dzień dobry. Hej. Możemy coś pogadać? Mogę ci ukraść mieszek, robisz? Bardzo ładnie. Jestem rybakiem, w dodatku z monopolem na ryby pływające w tym strumieniu. A tak w ogóle, to nazywam się Lati. No i co? I pewnie może będzie z tobą jakiś quest za jakiś czas. A może nie. A ten to kto? Jakiś kupiec pewnie. Podróżny, okej. Okay. Kamyk jest chyba tu. Tu jest ogólnie jakaś kopalnia. Albo tam jest kamyk, nie wiem. To jakaś kopalnia, chyba z pełzaczami. W sumie moglibyśmy tam zajrzeć później. Wiem, że tu jest gdzieś droga na drugą stronę. Właśnie do winnicy. Odłóż broń! Kropice chciałem pozabijać. Czego się czepiasz? No, ale kurde... Wyciągać broń na podróżnych, który chce. Na podróżnego, który chce po prostu zabić potwory na swojej drodze, to. To masz czas reagować. Co tam? Olbrzymi szczur. Nie wiem, czemu przeczytałem ognisty jaszczur i trochę się zląkłem. No dobra, aha, tu będzie przejście na drugą stronę, a tam jest jakaś kopa. O, właśnie, że ten golem rozpadł na naszych oczach. Nie wiem, czy widzieliście. Załadował się i umarł, więc lepiej go tam. Nie podnosić. Niech on se tam jest. Ty, albo tu zębacze będą? Cholera, nie pamiętam już, co tu będzie schowane w tej. Zębacze w kopalni? Tak średnio bym powiedział. No nic, rozejrzymy się, zobaczymy, co tu jest ciekawego. Bo nie pamiętam, szczerze mówiąc. Wydawało mi się, że pamiętam, a... okazało się, że nie. Dobra, to zostawiamy, tego nie ruszamy. No, tu nie ma dziwnego, albo da się wyciągnąć. A, jest dziwny kamyk. No właśnie. Dobra, zobaczmy, jak tam pójdzie kopanie, bo już trochę tam tego umiem. Jeden samorodek i nic więcej. No to za mało jeszcze tych umiejętności. No kurde, muszę znaleźć kogoś, kto pozwoli mi na trochę więcej. Aha, i tu jest skórzany mieszek i nie ma tu przejścia na drugą stronę? Kurde, dziwne. Aha, bo na dole jest, bo ja tu wlazłem na górę. Samorodek żelazo. Nie wiem, no może to jest taki normalny wynik, że to się udaje robić.
No i no tego dziada tutaj, no to obuch raczej będzie. Będzie lepszym rozwiązaniem, nie? No dobra, no spróbujmy tu wejść. Może nic złego tutaj nie będzie, ale nie wiem czemu kojarzą mi się zębacze. Może nie w jakichś niesamowicie dużych ilościach, ale zawsze. Światło. No nie, dzięki. Na razie nic nie zbieram, bo zaraz umrę i będę musiał... No nie, jednak pełzacze, a nie zębacze, no ale młode pełzacze nawet. Dobra, no to możemy się spróbować z młodymi pełzaczami. Oczywiście, jak był jeden, to dwa krytyki i dobranoc, a jak jest więcej i nie mogą kąsać z 4 km, to już nie ma tak łatwo, już nie ma tak wesoło. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma, dobrze. I tak kojarzę zębacza. Ło, nie widziałem, serio, nie widziałem ich tutaj. Dobra, no to to jakoś wyszło, chociaż nie do końca tak jak chciałem, ale już się nie będę tam wczytywał ani nic takiego. Może jeden zębacz tu jest? To jak jeden? Dwa. A jak to tam ze strzału idzie? Wcale. Nie trafię. Czy on ma jakąś odporność, ma jakiś pancerz, ma niesamowity na te strzały moje, czy co? Nie, no to już jest śmieszne, nie? To, że ani razu, ani jedna nie weszła z takiej odległości, to on musi tu być jakiś odporny, a ja nie będę jak kretyn tracił strzał. Dobra. Zobaczymy, jak idzie z zębaczami. Jeśli chodzi o walkę wręcz. Mógłbym się wyleczyć, ale mi bardziej chodzi o to, jakie ja obrażenia zadaję, a nie jakie one zadają obrażenia. Bo kluczem jest to, żeby się nie dać dziabnąć. Co z zębaczami nie pamiętam, jak do końca wychodziło. Tyle właśnie, że mogę je odgonić. Niby zwierzęta stadne, ale jak przychodzi do walki, to już się cofają. On mnie podziaba, no tu nie ma... No kurde, nie najgorzej. Gdybym tylko nie dał się dziabać, a daje się dziabać, bo nie do końca wiem, jak one atakują. No właśnie, chujowo. Dobra, z full HP i kurde, jakbym nie walczył, no właśnie, nie walczył w pieprzonej kopalni, to... To ma to nawet jakiś sens. No i pojedynczo oczywiście, ale to jest raczej klucz do walki z jakimkolwiek przeciwnikiem w Gothiku, że pojedynczo. Dobra, to spróbujmy... A, tylko ja nie za bardzo mam się chyba czym leczyć, bo... Pamiętam, że mówiłem, że muszę sobie nagotować rzeczy i tego nie zrobiłem. No jakieś kanapki, niby jedna, druga... No dobra, no coś tam się udało tutaj ogarnąć. No tylko nie w tej jaskini, kurde, musiałbym z drugiej strony zajść. To jeszcze jak na złość jest zakręt na zakręcie, no jak tam kawałek był prosty, to tu już dupa. Tu chyba jakiś fajny miecz też nawet można znaleźć, ale chyba dwuręczny na moje... aktualne nieszczęście. No dobra, no spróbujmy jeszcze raz. No jest ten jego atak taki z biegu, tylko on go zadaje trochę wcześniej niż podbiegu. On tak jakby dopiero jak kończy gryźć, to dopiero znajduje się przy nas. No ale dobra, teraz jak już wiem, że to się skręca. Ajajajajaj, źle. Teraz dobrze. Właśnie, on po prostu trochę wcześniej zaczyna gryźć, tak jakby. Nie zaraz przy nas, tylko ten gryz zaczyna się trochę wcześniej, co nie przeszkadza mu zadać obrażeń, mimo że animacja się kończy w momencie, jak on do nas dobiega. No ale dobra, już tam jakby nie narzekajmy znowu na odległości i na animację, tylko siekajmy zębacze po prostu. No, po prostu trzeba odskakiwać chwilę wcześniej i tyle. On też na szczęście czasami se lubi odskoczyć, bo myśli, że ja za chwilę zadam cios, więc to pomaga nam budować bardzo fajny dystans między sobą i nikt nie wchodzi w niczyją strefę komfortu. Tak od... O, to było chujowe na przykład zagranie moim zdaniem. Nie powinienem dostać tych obrażeń, bo chłop był na wejściu, a ja byłem na wyjściu prawie z tej kopalni. Ale no dobra, udało się. Ale to jest też znak dla mnie, że mogę zacząć wykonywać zadanie tam z tymi zębaczami przy obozie węglarza. Mamy tu coś jeszcze? No jestem przy winnicy. Czy ja mogę kiedyś na przykład trzymać się tego... To jest dwuręczniak, nie? Nie, jednoręczna. Wymaga z nas zręczność 40, a ja mam ile? Aha, bo to jest podzręczność. To nie, ale fajna rzecz. Penetracja pancerza. Siecznych 65, tylko wymagana zręczność 40, a moja zręczność wynosi 33, no to w następnym poziomie nie będę w stanie jeszcze go dzierżyć niestety, ale dobrze wiedzieć, że mam coś takiego. Czyli dobrze pamiętałem, że jest tu miecz, tylko źle pamiętałem, że jest tu miecz dwuręczny.
Właśnie nie wiem, czemu wydawało mi się, że jak ostatnio grałem właśnie pod dwuręczne, to w końcu tutaj znalazłem coś dla mnie, ale najwyraźniej nie i najwyraźniej mocno się zdenerwowałem tym faktem, że mi się nie udało. No, a miałem iść kurna zupełnie w drugą stronę, przeszedłem do winnicy, ale dobra, po prostu wyczyściłem sobie drogę, nie idę tam dalej, będę się trzymał tego, co chciałem dzisiaj zrobić. Czyli znaleźć wejście do kanałów i jakoś tam się spróbować przedrzeć. Teraz ile mam siły? 41. Aha, czyli ewentualnie jakbym znalazł kogoś od nauki zręczności, to do 40 byłbym mnie chyba w stanie wyciągnąć. Łucznictwa sobie pewnie powyżej 30 nie wyciągnę z obecnymi nauczycielami. O, leczenie lekkich ran. A, bo to przy kapliczce jest. Dobra. A myślę, że z tym wydobywaniem, ile by go nie było, zacznę już tutaj trochę odzyskiwać tego wszystkiego. A i to runa jest nawet. Bardzo dobrze. Pomódlmy się. Stałem uleczony. Dobra, możemy cisnąć dalej. Spróbujemy wejść po prostu do tych kanałów i zobaczyć, jak to tam pójdzie z tymi jaszczurami. Jak zębacze już idą całkiem ładnie, no to może... Może z jaszczurami nie będzie źle, co? Co mówicie? Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Tu gdzieś chyba sobie też teleport będę w stanie garnąć. Tam na górze widzę ognisko. No właśnie, chciałem powiedzieć, że to pewnie będzie goblinie ognisko. Ale z goblinami można w ten sposób postępować i jest to, myślę, nawet wskazane. Gobliny są spoko pod tym względem, znaczy te zwykłe, że koszt zabicia ich w strzałach wynosi w zasadzie zero. O, tu jest miejsce teleportacyjne. Znaczy miejsce, kamień. Runa, pentagram, glif, jak zwał, tak zwał. No, że koszt zabicia ich, jeśli chodzi o strzały, się zwraca, bo upuszczają lagi, z których se strzały mogę wyrobić. Więc no bardzo, bardzo mili przeciwnicy, muszę przyznać. A czarne jak to było? No trochę więcej tych strzał potrzeba, ale... Ale nadal się da. Dobra, 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 dobra. No chciałem odbiec, ale niestety nie było mi to dane. No ty dziadu, no właśnie, z powrotem. Ja nie. Dobra, nie. Muszę się oduczyć narzekania tego, że dostaję jakieś blokady przy ataku. Bo już mam wrażenie, że co walkę. Głupie pierdolenie. Muszę się... Oj. Proszę mi tu nie zgrzytać. Muszę się tego oduczyć po prostu. O, mikstura szybkości, pałka z kolcami. Pewnie gorsza? Nie. Lepsza. Penetracja pancerza 15. A, bo to jest ciężka pałka z kolcami. Ja podniosłem zwykłą, ja podniosłem to. Czyli gorsza. Dobra, fajne rzeczy znajduję, tylko nie mam statystyk na to. Jeszcze. Tu nie wiem, co podniosłem, patrzyłem się na tę rudę tutaj i nie widziałem, co podnosiłem. No nic, może mnie zaskoczy później. Będę sobie jechał przez ekwipunek, a tu... O, ale fajnie. Dobra, czy tu byli jacyś źli ludzie przy tym miejscu teleportacyjnym? Wiem, że byli ludzie na pewno. Może nie? Ale czy oni byli źli? Czy oni byli dobrzy? Czy oni tu w ogóle byli? Nie, nie było ich tu. No to coś mi się pomyliło. Bo to jakiś quest był może? Później tu byli? O, wilk nie żyje. Krząż go zabił, ty dziadu. A tu przemiana w wilka, o to ciekawe. Czy ktoś przemienił w wilka, krząż go zabił. A, tu chyba będzie quest, żeby plażę z krabów oczyścić. Też trochę expa może wpaść. Jezus Maria, my nie dojdziemy do tego miasta nigdy, absolutnie nigdy. Nie mam po prostu, nie widzę takiej możliwości, żebyśmy my w końcu wkroczyli do miasta. A jak już wkroczę, to będę tak obładowany wszystkim. Miał tyle expa. Będę niesamowity. Tu jeszcze co chwilę. Tu jakiś ścierwojadek, wilczek, kretoszczurek. I to niby małej ilości expa, ale... Ale zawsze coś tam wpadnie. Także coś mi się ostro wydaje, że zanim ja zdążę wejść do tego miasta, to ja na spokojnie minimum jeszcze jeden level tu wbiję. Fajnie by było sobie właśnie tę zręczność teraz podbić, żeby...
Też nie, w sumie zręczności chyba... Nie, muszę zobaczyć, jakie mam bronie. Co tam jest bardziej obiecujące. Tym wszystkim. I właśnie gdzieś tą ścieżką można dojść chyba do mojego domniemanego wejścia do kanału. Tak mi się wydaje przynajmniej. No bo nic innego mi się nie kojarzy i nic innego też nie znalazłem. Teraz szukając nawet specjalnie. O nie, topielec jeszcze, no dobra. No. Ale no, to mówiłem, że chyba topielce strzegą wejścia do tych kanałów, więc... Więc dobrze kojarzyłem, więc nie powinienem być teraz jakiś wielce zawiedziony, że tu są topielce, bo dobrze wiedziałem, że tu będą. Ale wiecie, trzeba ponarzekać czasami. Dobra, to na to wybrzeże już może nie idziemy, co? Czy idziemy? Ekspymy czy nie ekspymy? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Z jednej strony bym chciał, bo tak mam jakieś parcie na tego gotika. A jak to na przykład z takim... Stary topielec! Stary topielec, który w dupie ma strzały moje. To co, będziesz... Odskakuj, odskakuj. Czy jakiś silniejszy? Cholera wie, duży jest na pewno, nie? Spory taki. Sporych rozmiarów. Chyba mnie tam próbuje zapędzić do wody. Nie ma tam kolegów czyhających na mnie. Nie ze mną te numery. Ja też byłem w kółko. Biała. Ale mnie bije, skubaniutki. No jest duży, jest na pewno większy niż zwykły, no bo jest stary. To jak ja mam tu wejść do tych kanałów, jak tu taki luj mi pilnuje tego wszystkiego, a ja jestem nie najgorszy, muszę przyznać już. Sprzęt mam całkiem niegłupi. Dobra, to trochę zjebałem, bo już mi się nie chciało czekać na jego ataki. Sprzęt mam całkiem niegłupi, pancerz kurna też, no pancerz się do sprzętu zalicza. Umiejętności myślę też nie zgorsze. A tu jest to wejście do kanałów. Ale mówili, że usłany różami nie jest, prawda? No już pominę fakt, że prawie nic mu nie robię standardowymi atakami. Dobra, no niepotrzebnie nie odskoczyłem po jego ataku. Zanim się chciałem trochę przepozycjonować. Że to przegram, nie? Zdajecie sobie z tego sprawę, że jak zostanie mu 1 HP, to zrobię najgłupszy błąd świata, albo się na czymś zablokuję. Albo zaraz się znajdzie niedźwiedź za moimi plecami. O nie, 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 nie! Właśnie o tym mówiłem. Przeskubany czasami... A! Lubi se dwa razy zaatakować. Ja też. No dobra, no to domyślam się, że to miała być potężniejsza. Ale ekspa tyle co za zwykłego, kurna. To co jest? Czy mi coś wyjątkowo nie poszło i bardzo rzadko mi wchodziły kryty, czy o co tu chodzi? Ja powinienem go mieć, nie wiem, na dwa strzały ogólnie. Syty żały. Zdrzały. Że tak kiepsko mi tutaj z nim poszło. Jest tu jeszcze jakiś dziad? Nie. Pusto. Stary topielec. No nie wierzę. Tak mnie porobić. Dobra, drewienko. Tam z krabami. Damy sobie radę, bo kraby można lurować do wody. O, jaszczury też. Ty to może tu? Oho, panie. Uogniste nawet. Jaszczurzyska. Teoretycznie mógłbym się kopsnąć już teraz teleportem do Silbach na przykład. I... przekimać się, żeby sobie odnowić życie i przyjść tu później. Ale ja chcę tylko zobaczyć właśnie jak to tu wygląda. Kurde, jak wejście do kanałów jest tutaj, to ja naprawdę spory kawał będę musiał przejść. I ja nie wiem, co mogę spotkać w tych kanałach, poza jaszczurami oczywiście. Też jakieś... O nie! No przecież, a z tym to jak se radzę? Wiem, że on mnie zaraz może zabić, ale... Dobra, no nie najgorzej, będzie tak samo, nie? Jak z każdym innym. Problem polega na tym, że mi się zacina! Może bycie zablokowanym ostatecznie nie jest aż takie no, złe, bo chłop nie musiał oczywiście okrążyć. Tam gdzieś na dole jest wejście do kanału właśnie, ale ja byłem nieprzygotowany na tę walkę absolutnie. Dobra, mi łeb swędzić. To chyba sobie skoczę jednak teleportem do Silbach. Tam się prześpię, by tu przyjść z nową energią. No ale dobra, bo tu wchodzę górą, tak jakby, no i ten topielec mnie tam wita. Niekoniecznie chlebem i solą, a tu jest jeszcze wejście niżej.
I on jest tam, na górze, więc ja kompletnie mogę go olać i tędy wejść właśnie do kanału. Może on tu spadnie do mnie, co? Wolałby mnie. Dobra, to ten, wykonujemy szczpany plan leczenia się za darmo. W sumie to może też do kuchni od razu skoczę. Może coś sobie pogotuję. Domyślam się, że coś tam będę w stanie. No trochę tych przepisów nowych mam. Właśnie a propos nowych przepisów. Jest coś, czego nie wiem. O, i to jest kolejny powód, dla którego warto by było sobie podbić zręczność trochę. Poznany wszystko. Dobra. Jak tam z hajsem ogólnie? 785, a jeszcze mam powtórzę, nie wiem, który raz. Od groma rzeczy gotowych na sprzedaż odpowiednim handlarzom oczywiście. Także myślę, że z hajsem nie powinno być większych problemów. Dobra. Teleport. Wybierz lokację. Silbach. Mi pozamykali, cholery jedne, no. Po co to? Po co te złośliwości, moi drodzy? Zupełnie niepotrzebne. Tu się przekinam i co chciałem? Aha, pogotować jeszcze trochę, no i co? No i spróbujemy się z tym... Nie wiem, czy tego morskiego topielca już sobie nie podarować, bo to znowu czasu nam zajmie. I wejść do tych kanałów, zobaczyć co tam jest i jeśli będzie faktycznie ciężko, no to już sobie odpuścić. Zbadać wybrzeże, zbadać winnice. I wejść do miasta w końcu. Tak, jeszcze z 4 odcinki pewnie. Zanim wyjdziemy. Jorna już pewnie wywieźli, sprzedali na organy tam. Wszystko jedno. Ja tu eksploruję. Tu nie było patelni? Nie. Nie wiem, czy mi się ubzdurało, że była. Fajka wodna tu była co najwyżej. No dobra. To gotowanko w takim razie. Czy ja tu będę w stanie cokolwiek? Jest pytanie. Przygotuj posiłek. Marynowaną rzepę mogę. Jaką tę własną właściwości? 50, więc nie najgorzej, ale rzepy mi się kończą. Właśnie, chyba będę musiał pokupować takie rzeczy. 40, niekoniecznie. 25 to już w ogóle. 55, bardzo dobrze. Zupa korzenna z kapustą. Dawaj wszystkie, jakie są. 40. O, to by było dobre. A, szczypce kraba nie ma. 80. Mleko, jajo, ścierwojada i jabłko. Co to jest? Jabłka w cieście. O cholera, dobre, bierę. Będę to sprzedać, ale... Dobra, co dalej? Mam tego od cholery. Tych przepisów, 40. No tak 50 w górę by było spoko. Smażone mięso wilka będzie. Będzie do zrobienia. 45, tak sobie, co tu mamy? Owcy, wino to nie. No, ten pasztet to jest cudo. Ale zostawimy go na ten... na resztki. Wiejska szarlotka, miód, jedno jabłko, no dobra. Gdzie to było? Trzeba było od dołu jechać. Tu. Gulasz grzybiarza, 60. Dobra, ile mogę? 35 zrobić. Zrobimy 5 na razie. Żeby nie przesadzać. Gulasz... nie to. Ziołowy grzybiarza, tu. Kanapka z mięsem. Farmerska, gulasz ziołowy, 45, to tak sobie, kociołek rybaka, 50, nieźle, zrobimy, a też z 5 na razie. Ja chcę się całkiem wypstrykać ze wszystkiego. Rybaka, dobra, rosół z resztek, 55, też nie najgorzej. Też zrobimy sobie z 5, szkoda, że nie wraca do tego samego miejsca, tylko za każdym razem muszę się... przeklikiwać. Kotlety rybne 40, to mech, tego nie mogę. Szczur na patyku 35, mięsny bigos, smażone mięso wilka do zrobienia, ale nie zadaję zbyt dużo. Gulasz z dzika, no to jest dobre, ale nie będę marnował hajsu na wieloletnie wina. Pietruszka, dobre, to musiałbym pietruszkę kupić. Słodka bułka 45, ale dużo mogę ich zrobić nawet. To jest cudo. Zróbmy z 5. Butonia. To. 25, słabo, 55, nieźle. Dobra, to tam smażone mięso... smażone mięso wilka, zdaje się, i pietruszkę musiałbym kupić. Dobra. To tak. Wróć. Usmaż mięso wilka.
A tak z 10 też nie wszystko. I to było gdzieś tam od dołu chyba, nie? Tu? Nie. Dowolne mięso, rdest polny, tu smażone mięso wilka. No niech będą 3. I pietruszkę będę musiał kupić, ale to od tego. Bastiana, jesteś gdzieś tu? Hej. W pobliżu. Pokaż. Towary chyba, że nie ma pietruszki. Ma pietruszkę. Trochę sobie nakupujemy pietruchy. Nie wiem, ile tam było potrzebne. No tak powiedzmy, że mi 700 mniej więcej zostało. Coś tam nakupiłem. Mógłbym pewnie cały nakład mu wykupić, ale spokojnie, jeszcze aż tak bardzo nie szalejmy z tym hajsem. I gdzie to było? Nie tu. 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 I tu zrobimy. A niech będzie wszystko, dobra. No, to już jestem trochę bardziej pośliwiony. Co prawda mam dwie nowe potrawy, minimum, więc mógłbym się ich iść i je sprzedać, ale szkoda mi składników, żeby to sprzedać. No i tylko za hajs, z hajsem na razie nie ma problemu. Jak będzie problem, to ewentualnie zacznę gotować i zacznę to sprzedawać. No dobra, to spróbujmy się w te kanały zapuścić w takim razie. Bursztynowe wybrzeże. No i pięknie za dnia to tu można eksplorować. No i jak nie pyknie, znaczy tak się będę stamtąd wracał, to nie będzie wejście, które ostatecznie wybiorę. I tak chcę wejść po prostu glejtem normalnie. Chcę tylko zbadać wszystkie możliwości, jakie są. No i poekspić, wiadomo. Wyjść naprawdę już dokokrzonym do tego miasta i znaleźć nauczyciela i potem już tylko z górki. Wiem, że tak nie będzie. Specjalnie jest to tak pomyślane, żeby tak nie było. Mogłem zapisać przed samym o kurwa, krokodyl, no. Szwagier, forfiter. Zagryz tam typa jakiegoś. Możesz się... Nie, 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 nie. Kurde, czy ja stąd wyjdę teraz, gdybym nie chciał tam wchodzić? To może jakoś po tych skałach dam radę. No i słabo to pójdzie. Ile mam strzał? 37. O Jezus Maria, no. Już mnie aligator na dzień dobry zabije. No to na to wygląda. No nic, siekam go, bo tu nawet nie mam gdzie uciekać. Może nie dam mu szansy wyprowadzenia ataku i może to jest moja siła. Na boki chyba nie bardzo umi. Dobrze, zasypany. Gradem ciosów. Skóra aligatora bierę. Oczywiście, że tak. Zwłoki, co tam w zwłokach ciekawego. Mapa kanałów. O, proszę cię bardzo. To pewnie może mi się przydać, co? No i jest to wejście do kanałów, tak jak dobrze sądziłem. Myślę, że te jaśniejsze punkty to jest ewentualne wyjście z kanałów gdzieś w jakimś miejscu, a którędy ja wejdę, nie wiem, czy tu po prawej, ten taki jasny łuk. No zaraz zobaczymy. Kto to będzie... O, chciałem save'a zrobić, ale to nic zrobię, jak już tu wszedłem. Jakieś światło tam chyba mam jeszcze. Więc coś tam sobie... Uj. Dobra, nic złego na razie na horyzoncie. Nie, więc nie powinno mnie tu raczej nic dorwać, jak to ja jestem na mapie. Dobra, czyli teoretycznie w lewo i w lewo, tak zakładam. A w praktyce? Nie wiadomo. Zaraz zobaczymy, mamy jakieś światełko. Sztuk 5. No, pochodni wolałbym nie wyciągać, no bo... Dobra, może z łukiem lepiej? Nie wiem, kurwa. Dość ciekawy, co? Truteń chyba to był, nie? Dobra, to może nie tak źle. A, tu jest w ogóle... Są drzwi, więc... To od razu bym nie umarł. Dobra, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, pierwszy. Okej. Okay. Ładnie. Nie narzekam. W lewo i w lewo zaraz. O nie, nie da się w lewo i w lewo, bo tu jest zepsute. Kołowiertek się zepsuł. Nie odpalę go. Cholera jasna. Dobra, save. Ale się boję. Bo ja w tych kanałach byłem raz. Znaczy nie licząc tego jednego wejścia i zaraz cofnięcia. No to byłem jeszcze raz. Jakiegoś questa miałem. Ale wyszedłem tak szybko jak wszedłem, bo były nietoperze, które mnie po prostu poniewierały jak chciały. Glizda. Co kurwa? Czy glizda jest potężnym przeciwnikiem, czy jest bardziej... O, cholera. Czy jest bardziej na zasadzie chrząszcza, co? Aligator, no dobra, no chodź już tutaj.
Jakoś sobie może damy radę, co? Może znowu mi się udałoby go przygwoździć jakoś. Tak, żeby nie uciekł, a tylko się cofał. Skubany. Dobra, bliżej trochę. Trochę mam go krzywo, ale raczej nie powinien uciec. Dobrze, dobrze, dobrze. Poharatał, ale mogło być gorzej. Wyszło nie najgorzej, bo się nie, co tak glizda, kurna, będzie. Czy to właśnie coś a la chrząszcz, czy a la... Zjem cię, wysram, zjem jeszcze raz. Co też by pasowało do glizdy, prawda? Jak najbardziej. Ty, przecież ja tu mogę wjechać już na górę. Chyba, o ile dobrze pamiętam, że właśnie tak... Tak te windy działały, ale teraz ta glizda mnie ciekawi. Idę zobaczyć, co to za glizda. Ja pierdolę. Czy to jest wąż błotny, a nie glizda? Jezus Maria. Absolutnie nie. Glizda. No to ładnie se ktoś wymyślił i nazwał. Może taka mało... Aha, dobra, nie mam światła, ale to nic. Dobra, wjeżdżam to... Czy nie mogę tam przejść dalej? Czyli to jest jakby koniec mojej destynacji. Wciskam guziki, jadę w górę? Czy jak to tutaj działa? Gówno widzę tak naprawdę. No, bajko. Nie, jadę w dół. Nie chcę jechać w dół. Halo. W dół jest bez sensu. Ja chcę w górę. Mogę w górę, czy nie? Czy tak to jest zrobione, że nie mogę? Nie chciałem tu być, no ale tam w lewo nie pójdę, bo glizda. No, tu chyba będą mnie topyże. Ja zaraz spróbuję podjechać w górę jeszcze raz. Może to tak działa, wiecie. Najpierw jedziesz na sam dół, a dopiero potem jedziesz w górę. Tu hamaki niby, no wygląda to jakby ktoś tu powinien być. I mnie tutaj ściekał wytrutej. No dobra, to jeszcze nie tak źle. Może tu będę po prostu blokowany przez przeciwników. Oho, coś tam na górze było już. Żaboluć. O kurwa, nie, dziękuję. Może będę po prostu naturalnie blokowany przez przeciwników i jakoś dam radę tu przejść po prostu. No to jest teoretycznie droga, którą ja powinienem móc pokonać, żeby się dostać do miasta, nie? Więc bez przesady, że mi tu kurna glizdy będą rzucać. Wielki nietoperz. No właśnie o tym mówiłem. Nawet jeszcze nie widzę. Tu jest wielki nietoperz. No i kurna dymycz... Ale spod głupi. No i dymy... Nie, no bez sensu. Bez sensu, absolutnie. To nie ten poziom jeszcze na wielkie nietoperze. Absolutnie, czyli muszę iść w drugą stronę. Jezus Maria, no. Marnowanie światła po prostu. Czyli jak wielki nietoperz jest tam, gdzieś był. A bo to było kolejne rozwidlenie chyba, nie? Wielki nietoperz był w prawo, teraz próbuję w lewo. No to jest niemożliwe, żeby mi kazali się mierzyć aligator. No dobra, do zrobienia. Wielki nietoperz nie do zrobienia. Dobra, spróbujemy się z tym aligatorem. Mogę go przygwoździć. Dobra, tam parę razy mnie może dziabnąć. Nie ma sprawy. Ale tym razem ja muszę być stanowczy i go atakować. Nie no, zagryzie mnie. Dobra, mam. O ile mi się coś nie odwidzi i mnie nie zaatakuje, to powinno być ok. Zaraz sobie coś zjem. Warto by było zjeść przed samym pojedynkiem, no ale ok. Dobra. Załatwiony ty, no i może wyjdę tymi cholernymi kanałami. Jakoś. Dobra, kociołek rybaka. Ryba. Specjalność łowcy. Zresztą, o, to jest... Porcja gulaszu na 30, pięknie, zróżnicowana dieta. I cyk, dobra. Muszę zrobić save'a, no trudno, stracę światło, ale no. Ale muszę, no i to wygląda już obiecująco jak wyjście, co mówi mapa na ten temat. Oho. Mapa mówi, że jestem bardzo daleki od prawdy. Teoretycznie mogę tu kimać sobie, nie? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. No dobra, to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o naszą wycieczkę po kanałach, co? I dotarcie do miasta. Nie mam klucza, absolutnie. Nie wiem, czy ja powinienem go od kogoś dostać? Gdzieś tu powinien leżeć? No nic, no to idziemy tak, żeby znowu nie wpaść na nietoperze. Chyba, że mam tu po prostu przebiec. Na pałę, ale... Nie wydaje mi się to dobrym pomysłem. No dobra, spróbujemy tą windą jeszcze, bo z tego, co pamiętam...
tam były żaboludzie. Ja nie wiem, jak to wygląda, na jakiej zasadzie on tam jest, ja go widzę, ale nie chcę się przekonywać. A w ogóle właśnie, w tamtą stronę to jak to wygląda tutaj? No, tak sobie. Nie ma tam wyjścia raczej w pobliżu, bo ja właśnie pamiętam, że ja do kanału zjechałem windą z miasta, no i może ona najpierw jedzie na sam dół, a potem jedzie na samą górę, że tu w ogóle nie musiałem... Tu jest jeszcze jeden kołowiertek z prawej strony, może on pokazuje jakby kierunek, w którym winda pojedzie po przełożeniu tej drugiej wajchy. No i teraz teoretycznie powinna jechać w górę? Nie, jedzie w dół, ale spróbuję go przełączyć, zobaczymy o co tam będzie chodzić. No bo jak ja tu mam faktycznie znaleźć jakieś wyjście z tych kanałów, to jest absolutnie bez sensu. To jest nie do zrobienia. Chyba, że nie wiem, mikstura szybkości i czmychnąć pomiędzy tymi nietoperzami i żaboludziami, ale trochę mi się nie wydaje, żeby to miało być rozwiązanie. Dobra, machnijmy to. Aha. W ten sposób. No to gówno mi to dało. No dobra, no to tyle by było z naszej przygody po kanałach, moi drodzy. Zawijamy się stąd w takim razie. Glizdę olać. A tu? Aha, no tu jest ta krata zamknięta i nie przejdę. No tu by było najprościej, bo tam zaraz jest wyjście, nie? Pyk w lewo i mnie nie ma. Zakładając, że to jest faktycznie wyjście. Ale no kołowrotek jest upsuty. I nie mogę go naprawić w żaden sposób. No dobra, czyli nie wiem. Nie wiem, jak się dostać kanałami. Strzelam, że po prostu trzeba to ominąć. Całe tałataństwo tutaj i tyle. I nie ma innej opcji. Więc no co, fajnie było. Poznaliśmy glizdę. Tu nic nie ma, nie? Jakieś klucze. Zresztą nawet jakbym teraz znalazł klucz, który teoretycznie pasowałby do tamtych drzwi zamkniętych na klucz, to i tak bym się już nie wracał. Nie chcę mieć do czynienia z kanałami, dopóki nie będę musiał mieć do czynienia z kanałami, a może nie będę musiał mieć do czynienia z kanałami, bo to było zadanie od straży, do której nie planuję teraz dołączać w ogóle. Znowu mnie zagadaliście, powinienem kończyć odcinek i właśnie to robię. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, możecie stawić łapę w górę albo suba, albo jedno i drugie. Ja dziękuję bardzo wszystkim osobom wspierającym kanał. Wybijajcie kanał. Wbijajcie na Discorda, Instagrama i Facebooka. Widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Pa.